nie potrafiła poskromić emocji. Na oczach milionów widzów zalazła się łzami. To nowicjuszka na jurorskim fotelu, a swoim zachowaniem od samego początku wzbudzała spore poruszenie. Aktora dała się poznać jako bezpośredni i wymagający juror, co niekoniecznie wszystkim się spodobało. Z odcinka na odcinek Ania pokazuje jednak coraz więcej emocji, już nie tylko tych negatywnych. Tym razem zupełnie zaskoczyła wszystkich, gdy wzruszenie wzięło nad nią górę. Opanowały ją dreszcze. Nie mogła powstrzymać łez, jako jedno z niewielu telewizyjnych show, wciąż jest emitowane, mimo panującej epidemii, a to wszystko dzięki nagraniom z wyprzedzeniem. Regularne odcinki cieszą sympatyków programu, którzy ochoczo zasiadają przed odbiornikami nie tylko, by podziwiać taneczne zmagania uczestników, ale i przekonać się, jaką ripostą tym razem uraczy ich gwiazda. Miała dość ostry start, ale to ona, jako pierwsza, dała najwyższą notę. Po takim przełomie widzowie wiedzieli, że po niej mogą spodziewać się już dosłownie wszystkiego. Nie mylili się. W sieci pojawił się zwiastun najnowszego odcinka, który stacja wyemituje już w najbliższą sobotę. W czasie ostatniej emisji widzowie mogli podziwiać solowe występy uczestników, a tym razem będą to duety. Na scenie po raz kolejny staną Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, Rafał i Krzysztof Jąkisz, Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz oraz Rafał Mroczek i Przemysław Cypryński. Jeden z występów szczególnie chwyci muchę za serce, która zalewając się łzami przyzna, że taniec wywołał u niej dreszcze. Dwa. Myślę, że każdy z nas, jako artysta, marzy o takim momencie i takiej chwili, żeby wyzwalać w widzach takie emocje i takie uczucia. Czekałam na to, aż zatańczycie taniec współczesny i opowiecie swoim tańcem jakąś historię. Oczywiście nie spodziewałam się tego, że mnie przeczołgacie po tym wszystkim i w taki sposób. Jestem kompletnie rozwalona i miarą tego, jak zatańczyliście, niech będzie moja i nasza reakcja. Jak skończyliście tańczyć, była cisza. Myśmy wam nie bili braw. Myśmy byli w tej historii razem z wami i za to wam dziękuję, powiedziała. A o tym, do kogo skierowała tak pochlebne słowa, widzowie przekonają się dopiero 4 kwietnia. Źródło: